Dark Souls 2. Tylko najpierw trzeba przejść do trybu offline, aby uruchomić tę grę poza siecią. Stwórzmy początkową postać. Ja wybieram maga, choć finalnie to my magiem nie zostaniemy. Jeszcze jakiś ciekawy wygląd i można rozpocząć. Na sam start trzeba zrobić podstawowe czynności, jak zebranie wszystkich rzeczy. Przynajmniej nie ma tutaj przedmiotów, które by mi się później nie przydały. Pierwsze starcie nie powinno być również jakimś większym wyzwaniem, w szczególności dlatego, że trzymamy się na dystans. Aktualnym celem będzie przejście pierwszego samouczka, gdzie czeka na mnie kilku mniej znaczących przeciwników i w sumie to tyle. Bardziej chcę wymienić kamyki i zobaczyć, czy uda się wylosować coś ciekawego. Następnie udamy się do Majuli i czas rozpocząć wielką przygodę. Tak jeszcze dodam, że w Dark Souls 2 ukończyłem tylko raz i nie planowałem tego robić ponownie, więc będzie ciekawie. Bardzo przydatny pierścień się trafił, nie? Przynajmniej mogę się zmienić w białego ducha. No dobra. Majula, miejsce, do którego będziemy wracać tysiące razy. Zbierzmy stąd typowe rzeczy, jak pierwsze nieprzydatne rzeczy, typu jakaś broń, Estus oraz ulepszenia do Estusa. Co ciekawsze, Dark Souls 2 były moimi pierwszymi Soulsami w życiu i dosyć szybko się od nich odbiłem. Później kupiłem trójkę, jak przeszedłem ją po raz pierwszy, to nastał czas na dwójkę. A samą trójkę, to w sumie ogrywałem jeszcze kilka razy. Ale niestety nie miałem takiej ochoty już przy dwójce, więc może czas to zmienić. Wiecie co, nie atakujmy tego sprzedawcy, bo jeszcze będę dostał 25% więcej dusz i gierka się stanie za łatwa, a po co to? Nade wszystko udajmy się w stronę Smoczego Jeźdźca, który jest trywialnym bossem oraz darmowym doświadczeniem. Tylko najpierw to ja muszę do niego dotrzeć. Sam początek, a oni już wielkich przeciwników dają, aby gracza nastraszyć. Co do walki z bossem, jest banalna. Osobiście czekam 6-7 kroków, następnie odbijam w lewo, chociaż wy pewnie wiecie dobrze, jak z nim walczyć. Na sam koniec okazuje się, że przeciwnik pokonał sam siebie, albo bardziej spadł. Pierwsza ogromna ilość dusz została zebrana, więc nie pozostaje nic innego, jak rozpalić ognisko, wrócić do Majuli i wydać duszę. A kolejnym celem będzie zdobycie ostatecznej broni, jaką jest rapier. A jak dobrze wiemy, wszystkie OP buildy w Dark Soulsach posiadają rapiery. Momentami jakieś niebezpieczne skoki można wykonać, w innym czasie powalić kolejne chmary przeciwników. Są też chwile w tej gierce, że człowiek się zastanawia, czy ja na pewno gram dalej w Soulsy, a nie wiem, może jakiegoś MMOsa czy coś innego. Ja naprawdę nie wiem, kto wpadł na pomysł, aby umieszczać tu tak wielu przeciwników. Nie wspominając już o tym, o zablokowanym kontencie za pomocą posągów. Tylko trzeba zbierać te pachnące gałęzie, ale dobra, jakoś to przeżyjemy. Rozpalamy ognisko i czas na dalszą przygodę. Zanim ja jednak dotrę do kolejnego ogniska, to trochę z tym się zejdzie, ale za to możemy powalczyć sobie ze wcześniej wspomnianą ilością przeciwników. Przyznam wam się, że zawsze zastanawiam się, jakie mam przychodzić i nagrywać te Soulsy. Czy ja mam walczyć z każdym, czy może omijać? Czy może mam walczyć z każdym, ale wam po prostu tego nie pokazywać? Dajcie znać, co wy o tym uważacie i jak to byście widzieli. Oczywiście do tego się jakoś odniosę tak plus minus i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Powiem wam również, że ostatni raz, kiedy grałem w tę odsłonę, to było kilka lat temu, więc jest duża szansa, że coś ominę, czegoś nie zrobię, albo czegoś po prostu nie podniosę. Więc jeśli mamy tu jakichś weteranów, którzy widzą, że czegoś nie zrobiłem ze wcześniej wspomnianych rzeczy, byłbym wdzięczny, jakbyście dali mi znać. Zawsze wtedy mogę lepiej przygotować się do następnego podejścia i nie będę też ukrywał, że mam zamiar nagrać naprawdę sporo materiału ze wszelakich Soulsów. Więc jeśli macie jakieś pomysły na buildy, to również możecie mi o tym pisać. Ale to tyle słowem wstępu. Ważniejsze jest to, że rozpalamy ognisko, a po chwili zajmujemy się tym niemiłym panem i czas na ulepszenia. Siekiera jest bardzo dobrym pomysłem jak na początek. W sumie klucz do kuźni również. Pora udać się w dalszą podróż, gdzie jak zawsze czeka mnie masa przeciwników. Sami rycerze nie stanowią większego wyzwania, póki nie osaczą was w większej ilości, bo wtedy to mogą być problemy, a co do żółwi, to najlepiej ich sprowokować tak, aby sami zadali sobie ogromne obrażenia. Po chwili przychodzicie na gotowe i jesteście zadowoleni. Pozbądźmy się irytującego przeciwnika, a kolejnym celem będzie otworzenie skrótu, by nie biegać setki razy dookoła. Można również poprowokować balisty do oddania salwy, po czym wyciągnąć przeciwników do sprawiedliwej walki. Jakoś z nimi idzie, więc nie jest najgorzej. Udajmy się jednak niżej, gdzie czeka na mnie więcej skarbów. I czy przypadkiem w tej skrzyni nie było kuszy zamiast chmury toksyn? Chyba tak, naprawdę ciekawe. Jak uderzycie w te drzwi, to wam je otworzą i weźcie sobie rzeczy. A teraz taka sytuacja, grasz w tę gierkę pierwszy raz, albo jeszcze lepiej. Póki nie zobaczysz tego u kogoś innego, to skąd masz wiedzieć, że takie drzwi istnieją i takie sposoby? Skupmy się jednak na tym, że przeciwnicy byli prości, a łupy należą teraz do mnie. Wejdźmy jeszcze w oczywistą pułapkę. Myślałem, że się popiszę skillem i szybką eliminacją za pomocą magicznych bomb, a wyszło, no właśnie, wyszło jak zawsze. Czyli zostaje mi tradycyjny sposób na walkę, a potem jeszcze musimy wrócić i pogadać. Jednak siła zbieractwa i robienia wszystkiego jest ode mnie dużo silniejsza i trzeba po prostu robić wszystko, a nie raszować tych bossów. Przyznam wam, że mam ogromną satysfakcję z możliwości eliminacji każdego w każdej części Dark Soulsów. A wy jak macie? Utaczki z każdym, czy może speedrun od bossa do bossa, następny i tak do końca gierki?
Sądzę też, że jest to świetna okazja, aby wam powiedzieć kilka słów o samym buildzie. Nie będę ukrywał, że najpierw też chciałem stworzyć Hexera, jednak uznałem, że to będzie giga nudne. Dlatego postanowiłem pójść w typową najbardziej OP broń, czyli rapier i spam ataku. Do tego dodamy jeszcze mroczne buffy i zaklniemy broń pod mrok i zobaczycie wtedy, jakie będą wielkie obrażenia. A z samych heksów będę również korzystał, bardziej jako coś pomocniczego niżeli głównego, ale sami zobaczycie, że przydadzą się one nieraz. Zmierzmy się najpierw z bossem, dokładnie to z ostatnim olbrzymem, który tak naprawdę nie jest ostatnim, ale to szczegół. Strategia na niego jest dosyć prosta. Zadajecie mu 3 uderzenia w jedną nogę, przechodzicie na drugą i robicie dokładnie to samo, aż do momentu przejścia w drugą fazę, która również nie jest skomplikowana, bo robimy dokładnie to samo, tylko trzeba bardziej uważać na ataki. Najważniejsze jest to, że dusze wpadły, więc zaraz czekają mnie kolejne ulepszenia, więc jedziemy z tym. A więc co, otwieramy kuźnię, kupujemy rapier i wydajemy duszę, tak aby odblokować sobie możliwość zakupu kilku heksów. A skoro już o tym mowa, to trzeba zmienić drogę i udać się do tego pana. Tylko gorzej, kiedy nie macie dusz, ale to już nie będzie problemem. Udajemy się do miejsca, gdzie zdobędziemy ulepszenie do Estusa. Chociaż mnie bardziej interesuje prześladowca, na którego mamy tylko jedną szansę. Jeśli wygramy, to dostaniemy pierścień i jak dobrze pamiętam, większą ilość dusz. Jednak, jeśli przegramy, no cóż, no to po prostu stracimy jedyną możliwość. Trochę dla pewności i dlatego, że długo nie grałem, zdecydowałem się go pokonać za pomocą zaklęć. Sprawa była prosta. Kiedy jesteśmy daleko, używamy zaklęcia, ostatecznie 2, ale używanie 2 zaklęć jest już bardzo ryzykowne. A kiedy się do nas zbliża, robimy unik. No czasami 2, jeżeli robi to swoje kombinacyjne ataki. Niestety obrażenia zadawałem mu bardzo niskie, dlatego troszeczkę ta utarczka potrwała, przynajmniej dla mnie, bo dla was to jest chwila i koniec. Wszystkie łupy zostały zgarnięte, a my kolegę to jeszcze spotkamy na pewno nie raz. A do tego wszystkiego rycerzyki się obudziły i w sporej ilości, w bardzo agresywnym tempie zmierzały w moją stronę. Ale spokojnie, trzeba ich oddzielić, a po chwili się nimi zająć. Na sam koniec zgarniamy ulepszenie do Estusa i kupujemy heksy i pora je wybrać. Obecnie obrażenia z tych heksów to wybitne nie są. Dajmy im chwilę, zdobędziemy wyższy poziom, lepszy kostur i wtedy dopiero zacznie się cała zabawa. Jednak w pierwszej kolejności udajemy się w stronę lokacji bossa, którego nie ma, bo już go pokonaliśmy dużo wcześniej. Plus jest taki, że możemy udać się po całkiem dobrą zbroję. Wygląda również świetnie, więc same plusy. Przy okazji idziemy do gniazda, zamawiamy taksówkę i dostajemy się do kolejnych lokacji, skąd zgarniamy wszystkie dostępne rzeczy na sam początek i wracamy do Majuli. Aby ulepszyć jeszcze bardziej moją postać, używamy pachnącej gałęzi, aby uratować piromantkę, ale bardziej by zeszła mi z drogi i pozwoliła na odblokowanie kolejnej lokacji. Koniec końców dochodzi do starcia z dziwnymi przeciwnikami i żabami. A jak dobrze wiemy, wszystkie żaby w Dark Soulsach są najgorsze, ale jakoś z nimi poszło. Możemy jeszcze tak czysto sportowo oczyścić całą lokację, ale może ja wam tego wszystkiego nie będę pokazywał, ponieważ nie ma sensu, bo odcinek trwał nie wiadomo ile, bo i tak pewnie trwa bardzo długo. Po prostu udajemy się dalej i dalej, aż do momentu, gdy dojdziemy do mglistego lasu, gdzie znajdziemy w drzewa, w które warto uderzyć, aby odwrócić uwagę przeciwników, a niedługo później przechodzimy do odkrywania skarbów ze skrzynek. Najbardziej interesuje nas pierścień na regenerację staminy, ale z drugiej strony, jeśli planujecie granie magiem, to macie tutaj również pierścień na szybsze rzucanie czarów, co jest naprawdę git good. Ognisko i te sprawy, wiecie jak to jest. Wracamy do azylu i czas na ulepszenie rapiera. Tak bardzo jak nam się uda. Jednak możemy go ulepszyć jeszcze bardziej. W tym celu udajemy się do drugiego kowala. Wracamy do twierdzy i jak zawsze chcemy zrzucić beczkę i nigdy z tego nic nie wychodzi. Dlatego otrzymujemy obrażenie od innej beczki. A mimo wszystko udaje nam się zrobić jednak wielki boom w tej beczce, w której chcieliśmy, wyrwa zrobiona i przejście otworzone. Rozpalacie pochodnie, dajecie światło do kowala, dzięki czemu dostaniecie kilka przydatnych rzeczy. Później kupujecie kamienie do ulepszenia rapiera i go ulepszamy. Już w tym momencie to jest całkiem dobra broń. Ale jeśli chcecie, to możecie poszukać jeszcze grudek, aby ulepszyć ten rapier jeszcze bardziej. Innymi razy chcecie się popisać epickim skokiem i zapominacie kliknąć skoku. No cóż, zawsze możemy to powtórzyć. Swoją drogą znajdziemy tutaj kilka przydatnych rzeczy, więc je zgarniamy. A jak już tutaj jesteśmy, to możemy skorzystać z okazji i pozbyć się wszystkich przeciwników. Ja naprawdę lubię z nimi walczyć. Momentami jakieś heksy, innym razem szybkie kute ataki i przeciwnicy znikają w zastraszającym tempie. Dostałem się również po ognisty miecz, tylko nie wiem po co. I nawet nie wiem po co mi on, skoro posiadam już rapier. Ale nieważne, zawsze można go sprzedać. Ważniejsze jest to, że możemy pozwiedzać kilka miejsc, odkryć sekrety i pokonać jeszcze większą ilość przeciwników, bądź też znaleźć ulepszenie do Estusa. Ale to oczywista oczywistość. Muszę jednak wam się przyznać, że gorzej zapamiętałem Dark Souls 2. Raczej to przez to, że ukończyłem je tylko raz i grałem wtedy jako mag. A jak dobrze wiemy, mag na pierwsze doświadczenie z Dark Soulsami nie jest najlepszym wyborem.
Nawet nie wiedziałem wtedy, do czego służy adaptacja. Ja się naprawdę dopiero tego dowiedziałem podczas tego podejścia, ale cichosza, wy tego nie wiecie. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że sytuacja wygląda tutaj podobnie jak w Gothicu 3. Czyli im dłużej w to się gra, to odczuwa się z tej gry większą satysfakcję i frajdę. Naprawdę dziwne to jest. I jak kiedyś po przejściu tej gierki jeden raz już sobie mówiłem, nigdy więcej w to nie zagram, koniec. To teraz po ukończeniu tego podejścia mam ochotę zagrać w to jeszcze raz. Ale jeszcze nie jedna okazja będzie, aby ten tytuł ograć i jeszcze nie jeden odcinek z tego zrobić. A w domu poszukiwacza, czy może bardziej badacza, znajdujemy szkieleta i kolejny fragment Estusa, a jak mówi klasyka, git good. Mnie jednak bardziej interesuje oczyszczenie kolejnych lokacji i robienie kolejnych bossów. Był to również moment, w którym zastanawiałem się, czy ja na pewno chcę ograć tę część, czy aby na pewno chcę to zrobić. Zaraz zresztą zrozumiecie dlaczego. Wiecie, jeszcze tych przeciwników idzie przeżyć, są dosyć prości i intuicyjni. No może oprócz tych paladynów, czy jak ich nazwać, bo osobiście to nigdy nie potrafię wyczuć ich ataku. Większym problemem w tej lokacji są klatki, które sprawiają, że jesteśmy nietykalni. Właśnie w tym momencie się dowiedziałem, do czego służy adaptacja. Że można sobie zwiększyć klatki nieśmiertelności. No, ciekawie. Jednak dużo bardziej interesujące w tym wszystkim są zmagania z Wiwerną, a dokładnie to, jak ona sobie mnie po prostu dojeżdżała i robiła ze mną to, co chciała. Podobno jest jakiś sposób na nią, ale mi nigdy nie wychodził, więc postanowiłem być szybki. Szybszy od zionięcia Wiwerny. Nawet w pewnym momencie mi wyszło, a niebawem skończyło się to, jak to mogło się skończyć w Dark Soulsach. Miło i przyjemnie, nie? Skupmy się jednak na walce ze starym, którego chciałem zrobić szybko z jednego powodu. Dokładnie tak, mam na myśli pierścień, który zwiększa skuteczność ataków kutych. A że gram rapierem, będzie to rzecz obowiązkowa, tylko najpierw to ja muszę z tym bossem wygrać. Do trudnych on nie należy, ale iframesy uważają kompletnie co innego. I kiedy sobie myślę roll, obrażenia uniknięte, okazuje się, że wcale tak nie było, a potem dostaję produkt markowy. No co wy, tak łatwo nie może być. W tej części to przecież nie ma innego wyboru, trzeba cierpieć i tyle. Jednak w pewnym momencie udało mi się z nim wygrać. I powiem wam, że lepiej rolować obok niego lub za niego, bo do tyłu to jest kiepski pomysł. A teraz podstawa, rozpalamy ognisko, zakładamy lepszy pierścień, po czym wydajemy punkty w wiarę inta do 21, aby zdobyć lepszy kostur od tego pana. Na chwilę obecną jesteśmy prawie gotowi, brakuje mi jeszcze jednego poziomu, ale nie ma czym się przejmować, idziemy dalej i zaraz ten poziom zdobędziemy. Więcej przeciwników, innym razem przeciwnik starczą. Walka z nim jest dosyć prosta, bo wystarczy być u niego na plecach i to jest koniec. Bierzemy ulepszenie do Estusa i zjeżdżamy windą w dół. Co więcej, trzeba się dostać do kolejnego ogniska, ale raczej nie muszę wam tego mówić. Kolejna lokacja i kolejne hordy przeciwników do pokonania. Moje dusze na mnie czekają. Muszę wam się przyznać, że im dłużej gram w tę odsłonę, to mam coraz większą chęć zwiedzania wszystkiego i zajrzenia w każdy kąt. Co więcej, ja naprawdę lubię Dark Souls 2. Zawsze podobały mi się pod tym kunsztem artystycznym i pod tym, jak są wykonane dane lokacje. Naprawdę bardzo mnie zachęcają do zwiedzania, do podziwiania i tak dalej, i tak dalej. Jednak te klatki potrafiły bardzo zniechęcić mnie do dalszej przygody. Wiecie, grałem w to, kiedy byłem dużo młodszy, to też bardziej się denerwowałem i nie lubiłem trudnych gier. Ale wydaje mi się, że do Souls-like'ów to trzeba czasami dojrzeć, żeby je zrozumieć i czerpać z nich przyjemność. Jak się porównam teraz, co było kiedyś, a teraz... Kiedyś to się denerwowałem, bo obwiniałem gierkę i mówiłem, że przeciwnik miał farta, po czym potrafiłem kliknąć Alt F4 i odinstalować grę. Haha, ciekawe. Teraz to jest kompletnie inaczej. Potrafię nawet dobrze się bawić, kiedy przegrywam przez klatki animacji, gdzie widzę, że zrobiłem unik, a tak naprawdę otrzymałem obrażenia i tu sobie myślę, no dobra, to teraz muszę być sprytniejszy, jak obejść te klatki i żeby mnie nie skarciły za to. Jest to takie moje kolejne wyzwanie. Jeżeli czerpię satysfakcję z takich błędów, nie wiem czemu, po prostu podoba mi się to i tyle. Jednak potrafię nadal się zdenerwować na tą grę, kiedy dostanę crasha. Powiem wam, że ostatnio gram w Dark Soulsy, to przynajmniej raz zawsze muszą mi się skraszować. Nie wiadomo, która to część, pierwsza, druga czy nawet trzecia, to zawsze mam jednego crasha podczas całego przejścia i to jest naprawdę dziwne. Też tak macie, czy tylko ja? W każdym razie, buffujemy broń i czas na ostateczne starcie. Niby można używać heksów, ale one nic nie biją. Nie to co rapier, a poczekajcie, aż go jeszcze zaklnę pod mrok. I wtedy będzie on skalowanie. Dopiero wtedy zacznie się zabawa. Kolejna lokacja i kolejny zjazd windą od typowe rzeczy. A no i ognisko również się znalazło. Kupujemy pierścień kota i czas udać się do studni. Przecież wspomniałem coś o zaklinaniu broni, nie? Tylko najpierw to ja muszę się przebić przez te wszystkie lokacje. A to wcale takie szybkie nie będzie, jeszcze się pewnie zdarzy, a nawet się zdarzyło, że szczur mnie dojechał. Więc znowu będzie trzeba taki kawał drogi biec. A jest to kolejna lokacja z mnóstwem przeciwników i jednym z najgorszych bossów. Głównie to trzeba powalać niekończące się fale szczurów, aż w końcu pokaże się boss. Następnie trzeba go zlokalizować i go dojechać. Ta nudna walka i niezbyt ciekawa, więc może od razu przejdziemy dalej.
Już dużo bardziej niebezpieczne i ciekawsze jest skakanie w dół. Tutaj to jest dopiero adrenalinka, nie to co z poprzednim bossem. Ale my chcemy tego robaka dojechać i wziąć mroczny kamień. Ale jak już tutaj jesteśmy, to przy okazji możemy pokonać kolejnego strażnika i zdobyć następne ulepszenie do Estusa. Zawsze więcej życia będzie regenerował. Zaklinamy rapier i skalowanie na S nie ma, ale na B jest, więc również jest to całkiem całkiem. Wracamy do lokacji z twierdzą i pora wykonać właśnie ją. Nawet prześladowca się znalazł, tylko chłop nie wie, że mam idealną broń dla spamerów. Chwila, moment i starcie zostało wygrane. Sam kostur możemy również ulepszyć, a aktualny cel jest prosty: pokonać każdego przeciwnika z twierdzy, a dopiero potem wybierzemy się w kolejną lokację i do kolejnego miejsca. Od tego momentu gierka powinna mocno przyspieszyć, ponieważ posiadam większość potrzebnych mi rzeczy, które potrzebowałem do tego buildu. Więc jedyne co mnie teraz czeka, to ulepszenia i jeszcze raz ulepszenia. A co do samej gierki, rapier pod mrok jest naprawdę OP i nawet widzicie jak szybko idzie z przeciwnikami. A poczekajcie aż wydam więcej punktów w inteligencję i wiarę, wtedy to dopiero będą obrażenia. Ale nie wyprzedzajmy faktów, jeszcze do tego dojdziemy. Jeżeli chodzi o walkę ze strażnikami ruin, którzy w mojej opinii są dobrym momentem na sprawdzenie nas, idzie całkiem szybko, ładnie i zgrabnie. Znaczy, spamowanie atakiem plus ogromne obrażenia, to jest coś pięknego. Jeśli nigdy nie ukończyliście Dark Soulsów 2, to polecam spróbować rapieru i mroku. Jak sami widzicie, gierka przechodzi się praktycznie sama. No dobra, czasami jakiś unik zrobię, ale to szczegół. Więcej w mrok to większe obrażenia plus większe obrażenia bufowane, czyli widzicie sami jak to wychodzi. Kolejnym bossem powinny być gargulce, jednak muszę wam się przyznać, że nie pamiętam wszystkiego. Niektóre rzeczy to ja robię na ślepo i muszę sobie na chwilę obecną przypominać, więc zamiast udać się do gargulców poszedłem w stronę grzeszniczycy, którą chciałem zostawić w sumie na sam koniec, ale jak już u niej jestem, to można się nią od razu zająć. Nie będę kombinował za bardzo z kolejnością tych przeciwników i bossów, bo i tak będzie trzeba pokonać każdego, a kolejność w sumie to mało zmieni. Dotarcie do tego miejsca, jak to dotarcie do tego miejsca? Jest tutaj pełno przeciwników i trzeba się nimi wszystkimi zajmować. Bo w tej części nie jesteśmy nieśmiertelni, kiedy otwieramy drzwi albo przechodzimy przez mgłę. Poniekąd gra wymusza od nas walki z każdym. Czasami będzie to mocno irytujące, ale do tego jeszcze dojdziemy i wam wtedy powiem. Najpierw to odpalmy światło, żeby na arenie było cokolwiek widać i możemy przejść do samego bossa. Jeżeli chodzi o samą walkę, to zapamiętałem ją, że była dużo trudniejsza, ale wcześniej to ja grałem magiem, czego ja oczekuję. Trzeba było od razu zrobić elegancki rapier i wszystko od razu prostsze się staje. No może oprócz picia estusów, bo tak trwało wieki, to nadal trwa wieki. Ale boss był i bossa nie ma. Nadszedł czas, aby rozpalić pierwsze pierwotne ognisko. Do tego punkty trzeba wydać i warto założyć jakiś kapelusz, bardziej dla wyglądu, ale wciąż. Przypomniałem sobie również jak dostać się do gargulców, tylko najpierw muszę pokonać prześladowcę, który mi nie daje żyć. No tak, szybko poszło i tyle. Używamy klucza Farosa i odblokowujemy ukryte przejście. Czas na księżycową dzwonnicę i miejsce, gdzie ciągle dostawałem inwazję, kiedy grałem online. Naprawdę było to bardzo uciążliwe miejsce, ponieważ nie mogłem sobie nic robić, bo non-stop nie gracze atakowali, a to było bardzo nieprzyjemne i w sumie nie polecam grać online. Lepiej sobie pograć offline, dobrze się bawić i w sumie to tyle. W pierwszej kolejności trzeba uruchomić dzwonnicę, aby odblokować przejście do gargulców. Tylko jak zawsze musi być tu pełno przeciwników, czyli czas na gimnastykę i wyciąganie każdego pojedynczo. Wtedy to można walczyć bez większego problemu. Jakoś się udało, więc pora na bossa. Gargulce, walczysz z jednym, zaraz przyjdą dwa kolejne, a gdy pokonasz jednego, zaraz przyjdzie następny. Ale poziom trudności jest tutaj znikomy, z powodu klejnotów życia, którymi możemy się leczyć i kupować je bez końca. Naprawdę bardzo to ułatwia gierkę, ja już bym wolał, żeby w tej grze były same estusy. Dobrze, że w pozostałych odsłonach nie ma już klejnotów życia. A co do statystyk, to zainwestowałem duszę do 30 inta i 30 wiary, bo jest to według mnie najlepszy próg, bo jeszcze najbardziej odczujemy różnice w obrażeniach i tak dalej. Nawet na tych wartościach to możemy lecieć do końca gierki. Dobra, czas zainwestować w kondycję, życie i adaptację. Skorpion Nayaka. Początek był beznadziejny, bo zapomniałem jak się z nią walczy. Niedługo potem przypomniałem sobie, że najlepiej jest ją zmuszać do ataku z użyciem dwóch odwłoków. Dostajemy wtedy możliwość na zadania darmowych obrażeń. Można, oczywiście, że można i bitwa była naprawdę prosta. Wrota Farosa, czyli miejsce, gdzie możemy pozyskać najlepszą halabardę w grze. Kiedyś i nią będzie trzeba spróbować przejść tą gierkę. Kiedyś. Tak czy siak, to ja muszę przebić się przez tą lokację. Wziąć stąd wszystkie przydatne rzeczy i pokonać bossa tej lokacji. Na szczęście przeciwnicy nie są tutaj jakoś wymagający, bo często wystarczy kręcić się dookoła nich, a następnie zadać obrażenia krytyczne, a cała reszta będzie już tylko czystą formalnością. Kilka ulepszeń do broni również się tutaj znajdzie. Ognisko przed bossem i pora na irytującego bossa. Musieli dać tutaj irytujące maszczury, które będą nas zatruwać. Więc jak pozbędziemy się już ich, to połowa sukcesu jest za nami. Sam dowódca szczurów nie jest wymagający ani trudny. Osobiście jednak miałem większy problem, aby go trafić rapierem.
Jednak po coś miałem heksy. Jest to właśnie jeden z tych momentów, kiedy się przydały. Zamiast, wiecie, męczyć się z nim tym rapierem, to szybkie czary i dziękuję, boss został pokonany. Kierujemy się od razu dalej, ponieważ nie ma na co czekać. Miałem więcej utarczek z jeszcze większą ilością przeciwników, ale aż do wyjścia z wrót nie było niczego trudnego. A kiedy wyszedłem, no cóż. Czasami nie traktujesz przeciwników poważnie, a kończy się to w sposób oczywisty, jak to mogło się skończyć. Za to w kolejnym podejściu zachowujesz już pokorę i robisz wszystko powolutku i na spokojnie i wtedy wszystko idzie jak po maśle. No dobra, może nie zawsze, ale jest dużo łatwiej. Otwieramy wejście do świątyni pająków i czas na szybki sprint przez tą lokację. I lepiej nie otwierać tamtejszej skrzynki, ponieważ są tam same śmieci i pająki będą was gonić. Przejdźmy od razu do samego bossa, który jest śmieszny. Boss polegający na ogromnej ilości przeciwników, których trzeba pokonać. Nie wspominając o tym, że każdy jest tutaj powolny, więc starcie te nie powinno stanowić dla was żadnego wyzwania. Ale co ważniejsze, to w tym miejscu czekają na nas grudki tytanium, czyli jeszcze więcej ulepszeń do rapiera. Tylko czasami masz wielkiego niefarta i nie radzisz sobie z łucznikiem, który ma kuszę. Ale dobra, momentami tak się dzieje. Ale gdy już sobie z nimi wszystkimi poradzisz, nie zostaje ci nic innego jak zwiedzenie całej lokacji i pokonanie każdego przeciwnika. Będąc z wami szczery, to najbardziej zależało mi na ulepszeniu broni. Cała reszta nie była dla mnie jakoś bardzo szczególna ani ważna, ale dobra, pokonałem ich, pokonałem i tylko tyle się liczy. No dobra, liczy się tylko tyle, że zaraz ulepszamy broń na plus 10. Ulepszamy rapier na plus 10, teraz dopiero to zadajemy potężne obrażenia. Do tego weźcie pochodnie i możemy udać się do następnego pierwotnego ogniska. Tylko najpierw szybki sprint między pająkami. Dzięki samej pochodni przeciwnicy nie będą nas atakować, więc nie macie się naprawdę czym przejmować. Co do samego bossa, jeśli macie pochodnie, to małe pająki również nie będą was atakować i do was nie przyjdą, więc super. Jeżeli chodzi o tego wielkiego pająka, to zadajecie mu 3-4 uderzenia i biegniecie od razu do drugiej głowy. Robicie znowu to samo i potem znowu to samo i tak do momentu, aż pokonacie pająka. Trzeba powiedzieć, że nie jest to trudna walka. Pamiętajcie tylko, aby podnieść duszę i pokonać losową osobę. Dobra, mamy 25 adaptacji, czyli tyle, ile potrzebowałem. Reszta to życie i kondycja. Czasem dam jeszcze coś winta i wiarę, ale tak jak mówiłem, nie jest już to wymagane. Uwolniłem jeszcze zamienione w kamień lwy, aby znaleźć jakiś ładny set, ale nic z tego, nic nie znalazłem, żaden mi się nie spodobał. Pokonałem również drugiego skorpiona, tylko po to, aby zdobyć OP pierścień, który zwiększył moje statystyki. Wracamy do miejsca, gdzie był Hexer i czas udać się w stronę kolejnego śmiesznego bossa typu szczury. Tylko tym razem, zamiast masy szczurów, dostaniemy masę szkieletów. Tylko najpierw to trzeba tam dojść, a wiecie jak to jest w tej części, masa przeciwników do pokonania. A podobno w pierwotnej części Dark Soulsów 2 nie masz tylu przeciwników oraz nie ma posągów albo postaci zamienionych w kamień jak wolicie, które służą do odblokowania przejścia itd. I właśnie się zastanawiam, jeżeli ktoś z was grał w obie części, czyli tą pierwotną dwójkę i w pierwszych grzech, to w którą gra wam się zdecydowanie lepiej, bo może dobrze byłoby zainwestować w tamtejszą wersję. W każdym razie zobaczymy co i jak. Aktualnie to ja muszę pokonać kolejne zastępy wrogów. Nie no, tylko się pchają pod ten rapier. Jeszcze tak dodam, że aktualny pancerz, który widzicie, będzie ostatecznym. W sumie to cały ekwipunek, który obecnie mam. Tylko jeszcze będę musiał go ulepszyć, ale to drobiazg. Taki kawał drogi trzeba przejść, aby mieć najazd, pokonać NPC, a najlepiej to zrobić za pomocą spamu. A niebawem trzeba wrócić znowu taki kawał drogi, aby otworzyć zamknięte przejście i rozpalić ognisko. No to co, jeszcze jeden długi bieg. Znowu trzeba pokonać tylu przeciwników, przebiec ogromny dystans, tylko po to, by wejść do bossa. A boss ten to jedna wielka grupa szkieletów. Najpierw mamy magów, potem to się rozbija na szkielety jeżdżące na kółkach oraz zwykłe. W sumie to nic szczególnego, jednak trochę trzeba się z nimi nabiegać, żeby cię nie otoczyły, bo wtedy to może być problem. Przynajmniej plusem jest to, że koledzy na kółkach już nie są tacy OP jak to miało w pierwszej części. A tak poza tym wszystkim, to przydałaby się większa broń, żeby czasami móc ich wszystkich walnąć grupowo. Niestety, rapier wszystkiego nie może mieć, a szkoda. Niemniej jednak, starcie do trudnych nie należy, teraz tylko szybko o tym zapomnieć i można iść dalej. Zostaje odblokowanie mostu, dalsza podróż oraz trzeba dostać się do ogniska. Tylko nie róbcie przewrotu, bo możecie złapać toksynę, a to będzie dosyć nieprzyjemne. Czeka mnie dzień jak co dzień w Dark Soulsach. Zbierz wszystko, pokonaj każdego po drodze, a na sam koniec zmierz się z trudnym bossem, który będzie wyzwaniem. Trudnym bossem, nie? Kto wie, ten wie. Rapier ma jeszcze jeden super plus. Oprócz tego, że można nim szybko atakować, to potrafi również przerywać ataki wroga i wyprowadzać go z równowagi. Dzięki czemu możemy jeszcze bardziej spamić atakami. Do tego dodajmy buffy od mroku i postać perfekcyjna. A w samych Dark Soulsach 2 najgorsze są toksyny. W sumie to w wszystkich częściach są najgorsze, ponieważ zabierają mi życie. Bo na przykład w takim miejscu jak te, jeśli się zatrujemy, to życie zacznie spadać nam naprawdę w bardzo szybkim tempie. Niech jeszcze do tego nas zaatakuje kilku rywali i wtedy może być problem, aby znaleźć odpowiednią chwilę na uknięcie Estusa, albo nawet dwóch. A, jeszcze leczenie Estusem jest bardzo irytujące, kiedy walczymy. Ale idzie jakoś do tego przywyknąć. Z drugiej strony, to Dark Soulsy 2 to chyba najłatwiejsze Dark Soulsy, ponieważ mamy tutaj tyle dusz, możliwości powtarzania bossów,
Plus te poczucie, że kiedy walczymy z rywalami, jesteśmy czołgiem nie do ruszenia. Ot, wiecie, mieczyk się o mnie otarł, nic szczególnego. Nie wspominając o bossach, które potrafią same siebie pokonać. Z drugiej strony mamy również chciwego demona, którego nawet bossem nie możemy nazwać. Ot, chłop się wywalił na plecy, a my po prostu sobie go bijemy. Nie no, super boss. Wyzwanie to podstawa w takich gierkach. Obowiązkiem jednak jest to, aby udać się do kolejnego bossa, który już nie będzie jakimś żartem. Przyznam się od razu, że zapomniałem, jak usuwa się toksynę z areny i moja pierwsza próba była ciutkę nieudana, ale po chwili przypomniałem sobie o tym jednym przeciwniku w dziwnym miejscu. Ale na spokojnie, zaraz do tego dojdziemy. W każdym wypadku, oczyszczenie lokacji, walka z każdym, od typowe rzeczy do zrobienia. Użyłem nawet klucza Farosa, bo myślałem, że w ten oto sposób się likwidowało całą toksynę. Otóż w ten sposób się tego nie robiło. W ten oto sposób to nie działa. Gdy udałem się do bossa, zrozumiałem, że nic to nie dało i powtórzyłem to w sumie 3 razy, ale używając innych słów, czyli gadałem o niczym. Bez sensu, ale dobra. Właśnie w tym momencie przypomniałem sobie, że trzeba pozbyć się tego pana. Następnie za pomocą pochodni spalić ten wiatrak. Obecnie pozostaje wrócić do meduzy i czas na drugą rundę. Z kolei sama walka trwała naprawdę chwilę. Naprawdę, nie spodziewałem się, że pójdzie aż tak szybko. Jednak wiecie, jak to jest. Co rapier, to rapier, a nie jakieś tam wymyślanie. Bierzemy rapier, bo P, bossa już nie ma, a ja mogę pojechać dalej windą. Czas na ogniste tereny. Pamiętacie, jak mówiłem o braku nietykalności? Właśnie dochodzimy do momentu, gdzie możemy to bardzo odczuć. Sama droga do bossa, jak w sumie do każdego, nie jest zbyt długa. Jednak jest pełna przeciwników, którzy są dosyć szybcy i uwielbiają biegać za mną. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że są ustawieni tak, że jeśli będziecie chcieć pobiec prosto do bossa, nie walcząc z nimi, chętnie cię zniszczą podczas przechodzenia przez mgłę. Czyli wiecie, każda porażka oznacza, że będę musiał pokonać każdego jeszcze raz, i jeszcze raz, i jeszcze raz. Przyznam, że ten moment może być naprawdę bardzo frustrujący i tak dalej. Za to mam dla was złotą radę. Po prostu nie przegrajcie i po problemie. No tak. To jak powiedzieć komuś, żeby się nie denerwował w grze w momencie, kiedy się denerwuje. Ale ja to mówię specjalnie, żeby nie było, żebyście mi nie pisali, że to taki głupot. Dobra, dzięki. Co więcej, w pierwszej kolejności zdecydowałem się na zbadanie całej lokacji, a dopiero potem udanie się do bossa, żeby mieć później z tym spokój. Chciałem wierzyć nawet w swoje umiejętności, że jestem w stanie go zrobić za pierwszym razem. Kompletnie nie pamiętając jego ataków, ani faz i tak dalej. No i przeliczyłem się, chyba to rzecz oczywista. Nawet spróbowałem do niego pobiec, no tak wiecie, że omijając wszystkich i to też nie miało prawo bytu. Za to kolejne spokojne podejście było już znacznie lepsze. Chociaż pomijam fakt, że musiałem znowu każdego pokonać, to tym razem byłem w miarę świadomy ataków mojego oponenta, więc wiedziałem, czego się spodziewać i utaczka zakończyła się na moją korzyść. Czyli co, idziemy dalej. Nie dość, że walczysz 2 na 1, bo koledzy nie znają słowa honorowa walka, to jeszcze żółw niszczy ci jedyne przejście. Nie no, nie idzie z nimi wytrzymać. Kolejna trasa jest znowu irytująca i znowu wymaga, aby pokonać każdego. No dobra, prawie każdego. Wiecie, jest ten jeden moment, gdzie przejście jest zamknięte. A nawet gdy go otworzycie i odpocznicie potem w ognisku, albo przegracie, to znowu się zamyka. No tak, ja nie wiem, kto wpadł na ten pomysł, że jak już raz zostanie to otwarte, to nie może to zostać otwarte, tylko będzie trzeba to otwierać ponownie. A kiedy będziecie to otwierać, to koledzy w międzyczasie mogą wam sprzedać produkt markowy, więc najlepiej się zająć tym całym towarzystwem dookoła. Ale żeby nie było tak dobrze, to dali jeszcze tutaj żółwia. Pozdrawiam osoby z bronią, która zadaje obrażenia cięte i zacinacie się o ścianach. No tak, to może być nieprzyjemne. Ale ja nie mam tego problemu, gram rapierem. Wy mogliście zrobić to samo, a nie jakieś wymyślanie. Co do samego bossa, to zachciało mi się z nim bawić, a jak powiedział pewien mądry człowiek, baw się baw. Możecie jednym słowem się domyślić, jak to się skończyło. Od razu też darujmy sobie moje wspomnienie o tym, jak musiałem tutaj jeszcze raz biec. Lepiej od razu przejdźmy do rzeczy. Boss sam w sobie jest naprawdę bardzo przyjemny, a jeżeli chodzi o robienie uników, sami zobaczcie, wygląda to świetnie, albo po prostu ja lubię takie walki z takimi oczywistymi unikami. Mimo wszystko, coś w tym jest. Sam boss został pokonany, a ja mogę wreszcie zapalić kolejne pierwotne ognisko. Zanim jednak wrócimy do studni, to w pierwszej kolejności udajmy się do jednego z opcjonalnych bossów, jakim jest Rydwan. Miejsce niedaleko oddalone od kolegi od heksów i szkieletów bossów. Coś pomiędzy tym. Droga do tego bossa nie jest jakaś długa ani wymagająca. Taka typowa droga, ani to za trudne, ani to za łatwe. Ot, jest i tyle. Na sam koniec czeka na nas zły duch, którego szybciutko likwidujemy i czas na bossa. Punkt pierwszy, trzeba się dostać do dźwigni. Punkt drugi, uważajcie na szkielety. Ja przeważnie czekałem do ostatniej chwili i się chowałem, dzięki czemu szkielety były niszczone przez Rydwan. Niestety zaraz znowu powstawały, ponieważ był nekromanta, który je wskrzeszał. Ale gdy udało się pociągnąć za dźwignię, cała reszta była tylko czystą formalnością. Spam ataków na konia i w sumie to tyle. A gdy został pokonany, w ramach zemsty można pozbyć się nekromanty, a na sam koniec szkieletów. I każdy jest zadowolony. No może oprócz moich przeciwników, ale kto by się nimi przejmował. A najważniejsze w tym wszystkim jest to, że boss został pokonany, a my kierujemy się w stronę ogniska, a następnie w stronę studni. To jak? Książkowa lokacja od Dark Soulsów. Nikt jej nie lubi? Pewnie, że nie.
Można w niej się zgubić? Oczywiście, że tak. Masz ochotę jak najszybciej ją skończyć? Absolutnie. Więc ja sobie coś tam pobiegam i się pogubię, a wy sobie pooglądajcie. Jedno jednak wiem, trzeba iść w dół, jeśli widzę mgłę, to znaczy, że idę w dobrą stronę. Potem w dół i jeszcze raz w dół. Aż w końcu dotrzecie z deszczu pod rynnę. Ale jedna część jest już przynajmniej za nami. Kolejnym krokiem będzie szybki bieg do osoby zamienionej w kamień. Otwieracie to miejsce i ukazuje wam się ognisko. Przyda nam się na pewno z dwóch podwodów, ale najpierw pierwszy. Bliżej do bossa, więc mniejsza szansa na zatrucie. A to, że mroczny duch nie dojechał, to przypadek. Nie wiem, jak to się stało i mnie o to nie pytajcie. Osobiście uważam, że jest to odpowiedni moment, aby wybrać się do kolejnego bossa i rozpalić ostatnie pierwotne ognisko. Przegniły, słuchaj. Najpierw to ja się wyleczyć muszę, bo jestem w toksynach, a dodatkowo przydałoby się nałożyć wzmocnienie do mojej broni. Więc ty najpierw możesz sobie tam trochę pomachać, czy tam poatakować, póki ja tego wszystkiego nie zrobię, ale później robimy zamianę. Dobrze wiecie, jak się to skończyło. Zaspamiłem go po prostu obrażeniami, wielkimi obrażeniami i kilka sekund i kolejnego bossa nie ma. W Dark Soulsach 2 naprawdę nie ma trudnych bossów. Są tylko irytujące albo bardzo irytujące. A kiedy chciałem rozpalić ostatnie ognisko, nie ma tak łatwo. Muszą wam oczywiście przeszkadzać i wtrącać te swoje monologi. Kogo to interesuje? Dawaj skipa i rozpalamy to ognisko. Wreszcie możemy udać się w stronę zamku Drangielec i jeszcze bardziej z tym wszystkim przyspieszyć. Chociaż najlepsze w tym wszystkim są niewidoczne teleporty oraz ekrany ładowania ukryte w takich wielkich tunelach jak ten. Mnie jednak bardziej interesuje wzmocnienie jeszcze bardziej swojej broni, walka z jeszcze większą ilością przeciwników i takie podstawowe rzeczy. Przecież dusze same się nie zbiorą. A że nie ma zestawu sprzedawcy, to tak łatwo z nimi również nie jest. Słonie bojowe, nieważne co tam się dzieje, kto by się takimi rzeczami przejmował. Klikacie R1, 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 ostatecznie R1, a potem wszystkim okazuje się, że zwyciężyliście. Easy mode w Soulsach. Trzeba jeszcze powalić przeciwników przy posągach tych kamiennych gigantów, aby dostali duszę i zaczęli pracować, a co za tym idzie, otworzyli wielkie wrota, abyśmy mogli się do nich dostać. Sam zamek w środku jest również spoko zrobiony. Czas na walkę jak zwykle z większą ilością przeciwników. Plus jest przynajmniej taki, że coraz bliżej końca, ale jeszcze nie mówmy hop, bo może jeszcze się zatrzymamy na jakimś bosie. Na przykład na ogromnej jaszczurce. Ale to zmartwienie na przyszłość. Zamek Drangielec i armię wrogów do pokonania. Same drzwi po raz kolejny odblokowujemy za pomocą dusz. Personalnie skupiłem się na głównych drzwiach, które doprowadzą mnie dalej. Aktualnie zmierzamy do królowej czy innej postaci. Wiecie co? Trzeba było uważać podczas dialogów, a nie skip, skip, skip i zadowolony. Wydaje mi się również, że jest gdzieś tutaj jakieś ognisko ukryte za jakimś iluzorykiem. Niestety nie znalazłem go, więc nie jestem pewny, czy tak jest na pewno. Jeżeli ktoś z was wie, czy jest tutaj ognisko, czy też nie, to byłbym wdzięczny za tą informację. A wiecie, co jest trudniejszego od jednego bossa, który pokonuje się sam? Dwóch takich samych bossów, ale bez możliwości spadnięcia tym razem. No dobra. Może nie są tacy sami, bo ten z łukiem jest dużo słabszy, mniej życia ma i te sprawy. To będzie naprawdę długa wspinaczka. Dark Souls 2, czyli doprowadzić wroga z drugiej strony mapy do drugiego krańca, aby uaktywnić windę. Początki były tutaj bardzo długie, teraz przynajmniej wiem, co trzeba robić. Nawet kolega koń się znalazł, recyklingowanie przeciwników, no tak. Kolejni duzi rycerze, ale są tak samo silni jak na początku gry, albo mi się wydaje. Bądź co bądź, mamy tutaj pierwszego mimika i to jest jedyna skrzynka, której nie zaufałem. Ja to naprawdę czasami mam farta. Dosyć szybko poszło. A tutaj, to ja raczej nie chcę być i chyba miałem rację słysząc po tych wybuchach. Winda i czas na bossa zależnego od natrafionego gracza. Szczęśliwie gram offline, więc takiego problemu nie będę miał. Pamiętam jednak, jak grałem pierwszy raz i zaczęli ludzie z tego lustra wychodzić. Plus jest taki, że nie trafiłem wtedy na żadnych trudnych graczy, ani silnych trudnych graczy. No trudnych, słabi byli. Bądź też widzieli takiego noobka jak ja w tamtym czasie i postanowili dać mi wygrać. Też taka była możliwość. W każdym razie, sam sobie boss jest super klimatyczny, przyjemnie się z nim walczy, a wyzwaniem również on nie jest, bo jego ruchy są dosyć proste do odczytania. Byle nie bić go w tarczę, bo wtedy nic mu nie zadajemy, ale to dosyć logiczne. Jeszcze taktyczna skrzynka i czas na najbardziej znienawidzoną lokację. Ja naprawdę nie wiem, kto ją wymyślił, ale nie będę ukrywał, już blind tam jest dużo przyjemniejsze od tego miejsca. Naprawdę. No to co, pora stracić wszystkie dusze i naprawdę jest to piękne oraz świetne miejsce do życia. Polecam każdemu. Naprawdę, nie kłamie. Jeżeli graliście w Dark Souls 2, to zapewne wiecie, jak bardzo jest to irytująca lokacja. Potworki wyskakujące z wody, ataki mrocznych duchów, jakieś maguchy, które ciągle strzelają, a do tego mają pociski samonamierzające. Kapłani, którzy potrafią dać wam takie kombo, że będziecie musieli zaczynać od nowa. Plus ta głupia woda, przez którą możecie również szybciutko przegrać. Patrząc po całym materiale, to śmiało mogę stwierdzić, że zaraz po Majuli to jest miejsce, gdzie spędziłem najwięcej czasu. Początkowo jeszcze miałem siły, aby likwidować każdego przeciwnika, zaraz za przeciwnikiem, aby oczyścić sobie drogę do bossa. Jednak po którejś porażce z rzędu chciałem to po prostu przebiec. Ten plan również nie wypalił. Co ja mogę powiedzieć? Musiałem iść powoli i tyle. Momentami dla zachowania większej szansy na przeżycie używałem heksów, aby eliminować przeciwników. Najważniejsze w tym wszystkim było wyprowadzenie kapłanów pojedynczo i szybkie spamienie atakiem,
a jeszcze posiadanie nadziei i zarazem szczęścia, że rapier w nich trafi. Bo momentami potrafił w nich nie trafić. Nie wiem dlaczego i czemu tak się działo, ale w zamian za to mogłem sobie przejść tą lokację od nowa. Wiecie, taki bonus za darmo. W końcu jednak udało się to zrobić. Odblokowałem ognisko i obecnie została tylko rura do bossa i możemy zmierzyć się z Brzydalem. Kiedy widzicie twarz, to można walnąć. Kiedy jej nie widzicie, to nie można walnąć. Cała filozofia. Ataki proste do uniknięcia, tylko nie patrzcie na to, że na koniec dał radę mnie walnąć. Heksy zachciałem się bawić i miałem za swoje. No prawie, jednak wiecie, ja szybciej atakuję niżeli on. Pora się stąd wynieść i mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj nigdy więcej wracać. Niebawem chciałem rozpalić ognisko, ale nie tak łatwo, znowu muszą mnie tymi swoimi monologami męczyć. Wracamy do zamku i czas ruszyć do króla. Lecz najpierw królewska tarcza oraz wspomnienia. Nie no dobra. Najpierw to ja do tego miejsca muszę dotrzeć, a nie dość, że mamy tutaj pełno przeciwników, to jeszcze znajdą się przeciwnicy z ogromnymi tarczami, którzy uwielbiają blokować wszystkie przejścia. A w innych wypadkach mamy dzwony, w które jeżeli ktoś uderzy, pojawiają się złe latające potworki, które również chcą mi zrobić krzywdę. W sumie to wszystko chce mi zajść za skórę, ale one są w tym wszystkim najgorsze. Trzeba się również przebijać przez cmentarzyska i niszczyć nagrobki, bo innego przejścia nie ma. Dużym plusem na pewno jest to, że odblokowałem skrót i od teraz mogę biec prosto na bossa. Od razu wam powiem, że kilka razy będę musiał zaliczyć tę podróż, ale to już jest moje zmartwienie. Boss ten świetnie przypomniał mi, jak bardzo są zepsute hitboxy i aim framesy w tej grze. Przez to trzeba rolować obok przeciwnika oraz za niego, niżeli się cofać, bo kiedy uderzymy tym wielkim dzwonem i zrobimy przewrót w tył, to i tak dostaniemy obrażenia. Możliwe, że nie dostałbym tych obrażeń, jeżeli zainwestowałbym więcej punktów w adaptację. Ale chyba nie ma sensu, skoro robiąc uniki w bok jestem w stanie osiągnąć to samo. Teraz to ja się mądrzyć będę, że wystarczy unik w bok zrobić, ale przez pierwsze minuty to ja się na niego denerwowałem, że jak tak można? Ta gierka mnie oszukuje, z kilku podejść potrzebowałem, aby to zrozumieć. Momentami przegrywałem z powodu braku wiedzy, jak walczył ten boss, ale jak zawsze, z każdym kolejnym podejściem byłem coraz bliżej zwycięstwa. Jeśli zapytacie, co było najgorsze u tego bossa, to odpowiedź jest prosta. Droga do niego. Najbardziej mnie irytuje zawsze droga do bossu. Naprawdę nie jestem fanem długich wędrówek do bossa. Wiecie, wolę wejść do bossa, szybka walka i jedziemy, a nie spędzać 2 minuty na bieganiu. Chociaż wiem, że znajdą się niektórzy tacy, którzy to uwielbiają. Ale dobra. Biorąc to wszystko pod uwagę, udało mi się pokonać bossa, udałem się również do Wendrika, zabrałem mu pierścień, a teraz czas na całą resztę. Zakładamy pierścień, otwieramy wrota i czas na smoki. I dużego smoka, najgorszego bossa ze wszystkich możliwych. Trochę mi jej szkoda, wiecie? Chciała tylko, żeby zapamiętać jej imię, a ja nigdy nawet tego nie zrobiłem. No cóż, może się teraz na mnie mści za to. Prócz tego, to kolejne dźwignie i walki z wojownikami z lustra. O tyle dobrze, że jak wyjdą z lustra, to jestem w stanie ich zasypać obrażeniami, przez co nie mogą cokolwiek zrobić. Warto również walczyć z nimi pojedynczo, aby nie mieć żadnej niemiłej niespodzianki. A poza tym, to nadal nie znalazłem ogniska. A co może być gorsze od żaby? Duża żaba. To jest odpowiedź dosyć prosta, nie? Kto jest na tyle poważny, żeby takie coś w domu hodować? Masakra. Ciągniemy za język smoka i pora na samego smoka, a może bardziej wiwernę. Bo to smoka nie przypomina. Trochę polatało, ogniem powkurzało, a poza tym szybko poszło. No i teraz jest pytanie, czy to jest smok czy wiwerna? Bo jak ostatnio powiedziałem, że coś jest smokiem, to się okazało, że to było wiwerną. A jak teraz powiedziałem, że to jest wiwerna, to może się okaże, że to jest smok. Dobra, wiecie co? Ja będę się kierował nazwą. Skoro tutaj jest napisane, że to jest smok, albo mam lepszy pomysł. To jest po prostu latająca jaszczurka i każdy jest zadowolony. Mamy dużą latającą jaszczurkę, małą latającą jaszczurkę i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Swoją drogą, tutaj mamy piękne widoczki, chyba najlepsze z całej serii. Nigdzie indziej mi się one tak nie podobają jak tutaj, nie no, po prostu cudne są. Ogromny wielki smok, czyli najbardziej irytujący przeciwnik w całej grze. Tylko najpierw to ja muszę się do niego dostać i po co mi ta kamera filmowa podczas chodzenia po moście? Ja chcę jak najszybciej to zrobić, a nie oglądać efekty filmowe. Może dlatego mam problem, aby ograć Jedi Fallen Order albo CPU Survivor. Po raz kolejny przez te wszystkie cutscenki, których nie da się pominąć. Chcielibyście zobaczyć Jedisów na moim kanale? Jeżeli tak, to dajcie znać. A my biegniemy prosto na smoka, bo nie ma co się tutaj przejmować z żadnymi pionkami, innymi popychadłami. Niedługo się okaże, kto będzie popychadłem, ale to już niedługo. Pogadane ze smokiem, pogadane, więc każdy jest zadowolony. Czas na bitwę, która jest bardzo niesprawiedliwa, ponieważ zadał mi 2 ataki, jeden po drugim, na które nie miałem czasu reakcji, czyli śmiało można powiedzieć, że dostałem one shota. Nie no, super. Następnie przez długie minuty starałem się do niego dotrzeć, nawet nie chciałem walczyć z mobkami po drodze, bo za długo by to wszystko trwało. A sam smok potrafi zadać tak wielkie obrażenia, że zaraz nas nie będzie. Więc nie dość, że ma sporo życia, to do tego zadaje ogromne obrażenia i walka z nim jest, tak jak mówiłem, bardzo niesprawiedliwa, albo potrafi taka być. Dobrze, że my znamy sposób na smoka i że również możemy oszukiwać, żeby nie było. Atakujemy mu tylnie łapy, przez to nie wzbije się w niebo i nie zada nam ogromnych obrażeń. Albo nie powali nas fartownym kombosem. Tylko bijcie, bijcie i jeszcze raz bijcie. A, i kujemy go teraz swoją igłą, a smok stoi twardo na nogach. Czasem coś tupnie, wtedy trzeba uważać.
a w momencie, kiedy zacznie siać ogniem, to nie ma czym się naprawdę przejmować. Ten ogień do was i tak nie doleci. Po długim czasie wreszcie udało mi się go pokonać, a teraz cała jego armia biegnie w moją stronę. Wiecie co? To może ja się stąd szybko ewakuuję? To jest dobry pomysł. Jeszcze kilka punktów zainwestuję w Inta i w wiarę, żeby jeszcze bardziej zwiększyć obrażenia. Czas na wspomnienia i pozyskiwanie dusz gigantów. Najpierw zaczniemy od świetnego miejsca do levelowania. Walka z Lordem Olbrzymów wygląda praktycznie tak samo jak walka z pierwszym olbrzymem i oficjalnie pierwszym bossem. Tylko że on ma miecz i czasami nim machnie. Tamten ręką potrafił machnąć, ot cała różnica. Przy okazji mamy tutaj żar ascety, a kiedy spalicie go w danym ognisku, to resetujecie bossów i sprawiacie, że stają się oni silniejsi. Więc jeśli potrzebujecie poziomu, to jest świetne miejsce do levelowania postaci. Ale jest to również opcjonalne i niepotrzebne i w sumie nie polecam tego robić, bo pamiętajcie, że w Dark Soulsach liczą się wasze umiejętności, a nie statystyki, więc to, że będziecie zadawać 20 obrażeń więcej, to uwierzcie mi, że dużo nie zmieni. No może czasem, ale bardziej bym się skupił na umiejętnościach. Aktualnie nie pozostaje mi nic innego jak wybrać się do dwóch kolejnych wspomnień, gdzie mamy dwie możliwości. Po pierwsze, walka z każdym, dodatkowe dusze i te sprawy, albo biegniemy sobie od tak do końca lokacji i bierzemy dusze i uciekamy. Wybór należy do was. Warto również wspomnieć, że przeciwnicy w tym miejscu są również dużo silniejsi niż jej ma to miejsce w normalnym świecie. Nawet rycerze nie wyglądają na pustych, tylko jakby się w nich życie kłębiło. Powiem tak, za Gwyna to było, nie to co teraz za jakiś chosen undeadów. Widzicie jak to jest z tymi chosen undeadami. Anakin też był wybrańcem, no i widać co z tego wyszło. W każdym razie, mamy trzy dusze, została jeszcze jedna i to bardzo dobrze schowana. Uderzamy ponownie do tej irytującej lokacji i obecnie musimy zejść na sam dół, gdzie jak się okazuje jeszcze żyją sobie olbrzymy. I to właśnie one posiadają ostatnią potrzebną nam duszę olbrzyma. Jak zawsze w takich miejscach nic nie widać, więc będę korzystał z heksów, aby nie otrzymać głupich obrażeń. No dobra, rapierem pójdzie znacznie szybciej, więc lepiej z niego korzystać. Po czym okazuje się, że nie mogę wrócić do ogniska, ponieważ aktualnie prowadzony jest najazd mrocznego ducha. Czyli trzeba spaść w przepaść, ponieważ nie ma innej opcji. Znaczy, teraz jak sobie o tym pomyślę, to mogłem wyjść z gry i wejść ponownie. Ale mniejsza z tym, wracamy po raz kolejny do zamku i czeka mnie kolejna podróż w stronę króla Vendrika. Albo tym, co z niego zostało. Byłem nawet taki pewny siebie, że sobie powiedziałem na początku, nie no, no to robimy bezdotykowo, łatwa wygrana. I wiecie co, dostałem jedno uderzenie, wytrącenie z równowagi, a zaraz potem drugie uderzenie, no i mnie nie ma, ma swoją bezdotykową walkę. Podczas kolejnej próby miałem już więcej pokory i nie atakowałem już tak bardzo agresywnie. Król został pokonany, czyli zostało trzech ostatnich bossów i dziękuję. Możemy jeszcze ze wspomnieniem pogadać, ale nie wiem czy kogoś interesują dialogi. Jakby ktoś był ciekaw, to tak prezentują się moje finalne statystyki. Otwieramy ostatnie wrota i najlepsza arena czeka, gdzie będzie trzech bossów z rzędu. Opiekun oraz strażniczka tronu to nic trudnego. To jeden drugiego może wskrzesić, ot wszystko. Ale równie dobrze możemy stać sobie w miejscu i klikać tylko R1, R1 i jeszcze raz R1. Wiecie co? Mówię R1, a najlepsze jest to, że ja gram na padzie od Xboxa. Jednak PlayStation dalej w serduszku zostało. Dobra, pierwszy boss to nic trudnego, szybko poszło. Z kolejnym bossem nie było już tak łatwo. Zapomniałem i ataków i dobra, wiecie co? Koniec z tym tłumaczeniem się. Cały czas się tym tłumaczę, a potem będzie kolejne podejście i znowu będzie to samo. Za bardzo agresywnie chciałem zagrać i w sumie to tyle. Przez to trzeba było czekać, aż wrota znowu się otworzą i później tyle biegania na mnie czekało. Jednak trzeba było wydać jeszcze tego jednego punkta w siłę, zręczność, wiarę albo winta. Trzeba było, ajajaj. Kolejne podejście było już znacznie lepsze, ponieważ już znam wszystkie sekwencje, więc wiedziałem czego się spodziewać i kiedy mogę sobie pozwolić na więcej ataków. Nawet się dowiedziałem jak działa klątwa w tej części, bo przez całą grę kompletnie o tym nie wiedziałem. Nawet jak wcześniej grałem, to nie wiedziałem jak to działa. Wiecie, byłem magiem, więc trzymałem się od takich niebezpieczeń z dala. Drugi boss pokonany. Okej, pora na ostatecznego. Ostatni boss to ta sama, co cały czas do nas gadała, kiedy korzystaliśmy z ogniska. No może nie cały czas, ale przeszkadzała mi i prowadziła te swoje monologi. To jest jeden z tych bossów, który naprawdę ma sporo życia. Do tego ma momenty, w których musimy tylko czekać i unikać jej ataków, ponieważ kontrofensywa może mieć fatalne skutki. Jak lecą połomienie w waszą stronę, to uciekacie. Gdy wyrastają spod ziemi, to uciekacie. Gdy widzicie pod sobą, że teren zaczyna się robić bardziej czerwony, to uciekacie jeszcze szybciej. A gdy znajdziecie chwilę, aby zadać obrażenia, to zadajecie. A gdy widzicie, że koleżanka się wypaliła, to spamicie atakiem ile wejdzie i nie patrzycie na nic. Następnie trzeba tylko szybko wiać. Dosyć długa walka. Od razu mówię, że DLC nie będzie, ponieważ nie lubię tych DLC w tej części. Bieganie 5 minut po pustej mapie, na której nic nie widać, aby dotrzeć do bossa. Nie, naprawdę, darujmy sobie te DLC. Ostatnie pokazanie postaci i dziękuję pięknie. Zostałem królem, tylko czemu mnie tam zamykają i co teraz się stanie? Ja tego nie wiem, ale wiem jedno, jeszcze się spotkamy.